i znów nie wiem, co zjeść. Oto nie po naszemu napisane. Zjem to, co mi zamówicie. O, i to jest bardzo dobra, jakby... Mam nadzieję, że będzie pyszne. Na pewno. Tereska oddaje decyzję zięciowi. To się może różnie skończyć. Pasta. Pasha kofte. Pasha kofte. And bechamel. Tak. Sos bechamelowy, to zrozumiałam. And pasha kofte. Uno. Das chyba. Marta i Daniel zamówili Teresce inne danie niż sobie. Ciekawe dlaczego. Jedzenie już gotowe, ale w międzyczasie spadł deszcz. Degustacja odbędzie się w środku. Thank you. Mamusia jakoś tak... Perfect. Perfect. Zamilkła. No to co? Co to jest? Gulasz. Gulasz. Z czego? Co to jest? Mięso. Z? A co mama wrzuca w domu do gulaszu? Wieprzowe, wołowe. Wieprzowinę, wołowinę, drób. No. Czasem. To próbuj. To jest to, całość taka jest właśnie. Daniel, coś kręcisz. Bon appetit. Mama szykuje się na najgorsze. Dlaczego nie zamówiliście tego samego, co dla siebie? Nie. Mama pani powiedziała, że mówiła, że chce mega tradycyjne, więc spróbować. To jest na pewno cebula. Smacznego. Czym to pachnie? I jak smakuje? No Teresa. Hop i wio. Trudno zgadnąć. Ale ty na pewno nie wiesz, co jest w środku? Czyje to jest mięso? No na pewno nie mamy. Excuse me, what's part of cow? Głowa. Głowa. A, okej. Okay. Też głowę krowy. Także smacznego, mamusiu. Widzisz? W sumie bardzo dobre.